Możecie nas nie słuchać, Polacy usłyszą prawdę o budżecie. Największą zaletą tego budżetu miało być to, że nie ma deficytu, że jest zrównoważony. Tylko to nie może być zaleta, bo to jest po prostu nieprawda. Sam Fundusz Solidarnościowy na koniec tego roku będzie miał deficyt na poziomie 26 miliardów. Ten budżet nie jest dla obywatela, nie jest dla pacjenta, nie jest dla dobrej szkoły, bo nie rozwiązuje problemu. Na 14 miliardów zadłużone szpitale. Tego w budżecie nie ma. Nie dajecie na to pieniędzy. 10 miliardów dopłacają samorządy do wypłat dla nauczycieli, bo to jest zadanie zlecone i wy za to powinniście zapłacić z budżetu państwa. Ale przez waszą nieudolność, waszą niechęć zaoracie samorządy, które nie mogą dzisiaj inwestować. Nie ma inwestycji, nie ma rozwoju stopy inwestycji, nie ma inwestycji w samorządach przez to, że nie dajecie szansy na dobry rozwój. Szanowni państwo, to jest budżet dla aparatu władzy, nie dla obywatela. Dziękuję, panie pośle.